Czesław Mar Games w 7 odcinku z jego tuka na moim kanale. I zostaliśmy cieniem w poprzednim odcinku. Zwłaszcza będzie iść po zbrojenie, bo nie mamy zbroi. Dobra, lecimy. Z Kukiem pogadamy. Niech da na pierwszą misję, żeby iść do obozu sekty i się dowiedzieć, co się tam dzieje. Idziemy do lokatora, włączamy i idziemy. To jest Arto. Się wszystko załatuje? Mogę ukaść wszystko, czy nie? Najście. Wchodzimy na stół, zbieramy się, makieruję, kto tam, dawaj mi strój. Witaj. Witaj, siema, jaki dzian, jak po gromie. Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. Jaka? To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Ja mam kontakty, dzięki za zbywanie. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu Bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wiem. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Bardzo duży. No i gitara! Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. Dobra, dzięki za info. Strażnik. O, jedzonko, zbierajmy. Zbieramy szyneczki, piwko, cholewa. Ale intergenty fajne. Tutaj jest skrzynia. Będą się na nas wkurzać, czy nie? Tak zbiorę. Leko, wody, gitara, essa, tutaj piwsko. Takie chyba, no jako wystawa jest, dobra. Gitara. Co coś jest? Coś jest, skrzynka jakaś. Nowy twyszek. A to tworzymy. Wow, jakie intergenty. Wow. Ingredienty, intergenty, coś tam, coś tam. Chciałem mi te, mam listę. Witaj. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Koristo? Tak. Czego od niego chcesz? Mam list. Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Spoko, praca. No i szybciej, ja pierdolę, czemu tak listę. Tu go idzie. Po Gothic jedynce będzie Gothic 2, potem Gothic 3. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Z modami oczywiście. Nie? No. To tam? Mowę Maknagę. I co powiedział Kowisto, bo nic nie słyszałem. Nagrodę Sejtowy odbierzemy rano. Albo rano. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Mhm.
Opowiedz mi, krąg magów ognia czerpie swą moc z łas macz od... No magii, to fajnie. Do zobaczenia. Nie chcę zostać magiem. Ja będę bojem bił z mieczu, z miecza i tarczy i tak dalej ogółem. Całe te, lecimy dalej, lecimy. Ma skorpion. Hej, ty! Za Gomeza! O! Niektórzy nikt nie, już więcej nie powtórzy. To to jest... Skrzynia, można sobie otworzyć. Tylko jakie hasło było. Zawsze to są. Lepiej się do tego nie miesza. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Andę... Lewo, w prawo, lewo, lewo, lewo i w lewo. Nigdy się nie nauczą. Czyli tak, tak, tak. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się chyba. Przyzrobię zdjęcie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. I wczytam. I wczytam giewę. Się się wytrychu nie tracić, nie? Widzowie. Lewo, w prawo, w lewo, w lewo, w lewo i w prawo. Gitara, mamy stal, krótki miecz i zawzewiały miecz oburęczny. Ale zmniejszyli. Zmniejszyli lipsa, bo było... Więcej, zawzewiały miecz oburęczny był. Jeszcze lipsa, nie? A to samo będzie? Serio? Kiedyś takie sprawy załatwiały. No, zostawimy sobie tam miksturka jest z siłki. No, miksturka jest. No, sens siły. No i gitara. Ja mam żywek. 500 bywyłek. Mamy swój cienia fajny. 500 bywyłek. Piąty level. Musimy się patelni tutaj gdzieś, kurde, znaleźć patelnię. Nie wiem, gdzie jest patelnia, kurde. Gdzie jest patelnia? Pierdolę i... Nie, patelni. Trzyma sowadzika, idę się przespać tam do was. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Czym? Do diabła, czemu mnie obudziłeś? To nie mogłem cię obudzić, panie. Trzyma stołu. Czekaj, taki inny. Siema niego, co tam powiesz ciekawego? Ciężko z boja cienia za 1200 bywyłek. Ja mam 500, tylko 500. Cień się nie opłaca. Oby się powyspiły, można poeksić, bo to jesteśmy silniejsi, nie? Trzeba poeksić, bo na te prowadzacie to nie wiem, czy damy radę. I o, taki się wojat, teraz cyknie, pyknie i padnie. No i gitarę, mówię. Ociutko, ociutko z takim się wojadem, ociutko. Taki zwój, ulala. Co to za zwój? Kulogra, robi wrażenie. Serafis. Śpiewam mi. Ty ma chyba też szczury. Ała, teraz bije nas niedużo. To może ich pobić. Ciężki skórzany mieszek, o gitara. No. To sobie otworzymy, sobie wyleczek. To coś będzie? O krwiopijce może popomnieć. Nie wiem, czy z Nywasem damy radę, kurde. O, krwiopijce co?
Pozwalam już wypić, to dobrze. Dlaczego tak chodzi dziwnie? Spróbowała dziki, czekajcie, bo zrobimy dziki. Przedtem nie daliśmy wady z dzikami, a teraz może. Kto wie, kto wie. O kurde, jednego dzwonimy, drugiego nie wiem. W sumie nie tak łatwo dzwonimy, nie? Chodźcie, może jakoś się da was zbugować. Kurde, oni są do zbadania. Niki da się robić, tylko gitara. Uleczymy się i rozwalimy ich. O, to będzie dobre, dobre to będzie. Dobra, mix. Przywracam sobie już setka. Dawa tam, ciura tam. Ja to się przejmował. Pisze. Kolejne krwiopijce. Szybkie halucynki. Lecimy z przygodą. No ładnie. Nie ma problemu, że się pojadamy. O, co mi tu podoba? Że zęba, czy dawaj radę zębaczem? No na pewno dam radę. Chodź mi, chodź. Są gobliny czy polne bestie? Takie same dźwięki wydają. Chowa mi tak. A, szkielet goblin, okej. Okay. Czemu drzewo się zblokowało? Ja pitole.
tak miecza wyciągnął. Kiedy by byłby zwykły? Roślinki zbieramy, się wyjadę, trzeba pokonać. Ale lapi super. Co nam brakuje do levela? 3000 ponad? Spowo. Ociki rozwalamy, krwepice rozwalamy, jeszcze rówki powinniśmy też rozwalać pojedynczo. Tam by widziałem to lepiej, nie? Jakiś. Tak to jest, widzowie. Lecimy do obozu sekty. Co to się dowiedzieć? Drugi weź drugiego rozdziałka trzeba ogarnąć. Bywa, są krwiopijcy. Polne bestie też są. Takich ziół dużo mamy dzisiaj, że będziemy się leczyć. Obejrzę nawet krytyki jakieś. Tak, to może być lipta. Lipton. Się nie lecznicze. Zioło, 20. To jest miód. Miód malina. Polne bestie. Pojedynczo. Jest to piękne, jest coś pięknego. No taką polne bestie się do teksta. Nie. A tą normalnie można zaatakować, ponieważ to kuniki jakieś. Była ładnie. Jaszczurka spróbujemy ubić. Jaszczurkę. Tutaj sobie zapiszemy. Będziemy lecić. Ho. To jest coś pięknego. Jaszczurka to jest piękne coś. No kici kici. Znowu mnie raz. Łatwiutko. Czekaj, czy z tym waranem damy radę, czy jak mu było. O, topielca można też rozwalić. 170 ekspy. Ekspów samego. Oh.
Czy to pies, to nic. Za łatwo. Dobra, lecimy dalej tam. Na wysepkę. Tutaj sobie zapiszemy, czego by nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie, nie ten pierwszy save, tylko drugi chciałem. Dobra, jak tak dało to. Fajnie. Chciałem tylko Aidę i pokonałem. Co z... Ja was mnie sprząt pacnął, no to nic. Co za upośledzony bohater. Masakra, masakra, masakra. To jest istna masakra. Pierdolę te przepisy. Nie bije. Ale ja tu przyszedł. Można go zajebać. Tam kolejnego niebieskiego jakiegoś. Ale oni są łatwi, a pitole, ile brakuje nam do siódmego? To w ciul. W ciulek spa. To są ściągajatki, o! Wilki pewnie będą. Taka expo do levela. O cholera, wilki, niedobrze. Ściga nas stado. To już mamy bieganie. Tak, to by nas dopadło. Nara, nara. Nara, nara. Tam są ściewy jady. La 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 la. Nie ma problemu, to jeszcze wyjadami, nie ma problemu, ale z podnymi postojami i tak dalej, to easy. Szkoda, że tej patelni nie mam. Dostał się w... Tam będzie. Nie, też się obawiam. To jest. To łatwo. Cieniosło. Ale on nie jest. Kiedy to szuka? Ty, polałem jeszcze jedno, ale dziot. No tak. Zajebię go za to, jak się uda. O kurwa, by się udało jakoś.
Uniki z Ameryki. To jest jak dwójce, każdemu zadajemy jakiś teammate. Tam coś się, bo ja się te jeszcze się przydało wzmocnić postać, że nie pójdziemy na... O, ta. Fuck. Słyszę gobliny jakieś. Chyba chodź. Dobra, dobra. Kolega skasowany, to gitars. No 200 wyświetleń robicie, dzięki wam za to. No sporo na Mika, no to kurde, to 1/3 jak wyglądała. Pięknie. Ale łapkę zostawcie, żeby jeszcze było więcej. Z zasięgów. Jak ktoś widzowie. Kiedy gobliny nie damy rady, ja ze szczurami dajemy radę, polnymi bestiami dajemy radę, witkami dajemy radę. Krypice dajemy radę, cieniosłów byśmy dali może radę, jakby się udało zębać, nie wiem. To szybko nas zdjął. Ja szczurki to... O, chodźcie. Kupę we dwójkę. Pojedynczo daje radę. Może krytyk. Tak. O to właśnie chodziło. O to mi się podoba. To mi się spodobało bardzo. Low HP, ale pokonane. Jedna polna bestia? Dobra. Nie ma problemu. Takie rzeczy się robiło. Ja pitole. Psiu, na hita. Nie, właśnie może uleczymy, żeby przeżyć atak pierwszy. Potem to tam, nie ma problemu. Wytykuje, ten będzie zimienny. Aha, masz dwa grzyby. Pewnie dwa kwiaty zasadzimy, nie? Jak nic nie zrobię. To jest zbugowana roślina. Nawet powie siema, stary traniu. Musi zajebać królową pełzaczy. I Bełian chce się z tobą spotkać. Nasze duchowe bractwo się przygotowuje do wielkiego przywołania. Jakiego przywołania? Pamiętacie ucieczkę? Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu, kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany?
Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej opiece. Chodź, a drugi nie zachodzasz. No i gitara. Mimo ciekawe, bo na tyle, jeśli się nie spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, zostaw film, 200 wyświetleń, albo 100 ponad i kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.